125 sekund pozostało do zakończenia meczu. O trzecie miejsce Regis Wieliczka prowadzi 64-61 z GTK Gdynia i zapowiadają nam się emocje w końcówce. Adam Kulaszak faulowany w kontrze. Powiem tak, to był dobry faul, bo przerwał akcję i nie faulował umyślnie. Piłka z boku. Czwarte przewinienie GTK Gdynia, teraz już będą żółty, wolne za każdy faul. Trzeba uważać. A przy piłce Kamil Kolwer kontra Kreft. Oczywiście pozdrawiamy trenera Miłoszewskiego. Panie trenerze, trzeba pooglądać moje filmiki. I zapraszam też na oglądanie filmików moich pana Świderskiego, który prowadzi stronę internetową Polish Hops. Na tej stronie internetowej pisze się o polskich młodych talentach. A ten rocznik jeszcze taki 96 jest niesprawdzony. Oglądajcie. Wielu chłopców nie ma na liście, a powinni być. Rozwijmy tą listę nawet do 50. Dajmy większej ilości chłopców w tym wieku szansę. I może bez klasyfikacji na razie w 96 roku, tylko ogólnie top 50. A potem ich sklasyfikujemy po mistrzostwach Polski, po finałach kadetów i mistrzostwach Europy. Wtedy możemy stworzyć top 20. Na razie to są wszystko nie do końca oślibowane diamenty. I dlatego moja propozycja, 50 osób bez klasyfikacji, a po mistrzostwach Europy robimy listę. Panie Świderski. Minuta do końca, minuta i 7 sekund. 64-31. Kibice wierzą, bo jakże inaczej. A cóż to za śliczne panie tutaj przyszły na mecz. Proszę, jakie fryzurki. To dzisiaj u fryzjera. Chyba dużo pieniędzy się wydali. 64-63, 45 sekund. 44, jedne punkty. Ważna akcja Regisu. Kolber. Odegranie, Zima. Hamerka. 65-64. Teraz jednym punktem Gdynia. Regis. 20 sekund. Kulaszak. Kulaszak faulowany. Ja myślałem, że już odda tą piłkę. No, czyżby szykowała nam się dogryweczka? Adam Kulaszak! Remis! O, przyszli się pochwalić zawodnicy z Kościela, że wygrali, mają siódme miejsce. Jednym! Wielu kibiców.